Siemanko, z tej strony Joker i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Budowle. W tym odcinku oprowadzę was po hotelu, a więc zacznijmy. Przed hotelem znajdują się dwie fontanny, jedna tutaj i druga po tej stronie. Znajdziemy tutaj także drzewka, jakieś kwietniki, ławki i tyle. Tutaj mamy do hotelu dwa wejścia. Jedno jest tam, a jedno jest tutaj. Po wejściu do hotelu ujrzymy salę restauracyjną. Po lewej stronie sali znajdziemy toalety. Po lewej stronie mamy męską, a po prawej mamy damską. Obydwie toalety wyglądają tak samo, więc pokażę tylko jedną. Tutaj mamy umywalkę, a tutaj mamy ubikację. I to tyle. Po lewej stronie sali znajduje się kuchnia. Kuchnia wygląda tak. W środku sali znajdziemy windę, a za windą znajdziemy recepcję. Obok recepcji są schody. Tutaj na recepcji mamy półki na listy, na klucze, na takie różne rzeczy. Znajdują się tutaj także dwa stanowiska komputerowe. Jedno jest tutaj, a drugie tutaj. Tak. I z recepcji to będzie wszystko. Chodźmy do góry. Jest to pokój najtańszy, najgorszej klasy. Znajduje się w nim łóżko, telewizor, półki oraz toaleta. Pokój klasy średniej wygląda tak. Mamy tutaj sofę, stolik, telewizor, jakieś obrazy. Tutaj mamy sypialnię. Tutaj półki, a tutaj mamy drzwi do łazienki. Pokój najwyższej klasy wygląda tak. Tutaj mamy sypialnię, półki, kolejne półki, telewizor, sofa, stolik. Tutaj mamy drzwi do toalety. Tutaj mamy kolejne dwie sofy. I tutaj mamy wyjście na balkon. Teraz. Z widokiem na te fontanny przed hotelem. Tak. Sam hall wygląda tak. Tutaj mamy windę, schody do góry, schody na dół. Tutaj okno z widokiem na zieleń, na domki. I jeszcze tutaj mamy taki balkonik z widokiem na te fontanny, tam wszystkie te, co się znajdują przed hotelem. Tak. A więc jeżeli film ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, skomentować ten filmik i narka.